Produkcja. Studio Plac. Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, Linkedinie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman, witam, a dziś będę pytał o politykę i o energetykę. Gościem Zielonego Podcastu jest Grzegorz Onichimowski, koordynator zespołu ekspertów energetycznych Instytutu Obywatelskiego, czyli think tanku Platformy Obywatelskiej oraz wykładowca uczelni Łazarskiego, Kolegium Civitas, a wcześniej współtwórca i długoletni prezes Towarowej Giełdy Energii. Witam. Dzień dobry. Czy tegoroczne wybory, bo zacznijmy od polityki, do energetyki, dojdziemy za sekundę. Okay. Ale czy tegoroczne wybory, czy one będą o transformacji energetycznej, o, czym, o tym, o czym ja bym chciał i wiele osób z tej zielonej strony, nie mówię tutaj o partii zielonych, tylko mówię ogólnie o tej stronie aktywistycznej, eksperckiej. Wiele osób by chciało, żeby te wybory były o transformacji energetycznej, bo to jest ogromne wyzwanie, przed którym stoimy. Czy one będą jednak o programach socjalnych, o 500, 800, o babciowym? Może jeszcze jeszcze o wojsku, no bo to jest teraz temat bardzo aktualny przez rosyjską pełnoskalową inwazję na Ukrainę. No ja głęboko wierzę, że one tak naprawdę są o transformacji energetycznej. Dlatego, że nawet jeśli dyskutujemy o takich zagadnieniach jak miejsce Polski w Unii Europejskiej, czy koordynacja polskiej polityki z polityką unijną, no to mówimy o niczym innym, tylko o polityce klimatycznej. Tak naprawdę próbuje nam się obrzydzić Unię Europejską wyłącznie poprzez europejską politykę klimatyczną, chociażby. Tak? Więc także. Z tego powodu, ale nie tylko z tego powodu, mm -hmm. bo ja też myślę nie tylko myślę, bo mam na to pewne dowody, że będziemy w stanie jako koalicja zaproponować strategię energetyczną dla Polski. Strategię, która będzie wybiegała oczywiście w przód dużo dalej niż jedna kadencja parlamentarna, ale będzie po drugiej stronie dość elastyczna z tego powodu, że. No, chociażby technologicznie w tej, w tej branży zmienia się bardzo dużo. No i ten element będzie elementem, bardzo ważnym elementem programowym koalicji. Ale pojawią się jakieś dwie wizje, bo teraz cały czas i wielu też politologów, obserwatorów życia politycznego ma takie wrażenie, że pis coś powie, i potem i Platforma, i Lewica. Podbijają, albo powtarzają, albo krytykują, a brakuje tej drugiej wizji. To znaczy, no, z jednej ja strony się... mamy 800 plus od stycznia, to nie, to 800 plus od czerwca w takim razie. Nie? No i wiadomo, my patrzymy na to i myślimy sobie, no nie o to chodzi, ale okej, okay, czekamy na coś więcej. I czy w energetyce pojawi się jakaś inna wizja niż taka wizja, jakoś to będzie i biznes as usual, co od 8 lat serwuje nam PiS i Zjednoczona Prawica, czyli 70% węgla w miksie, zablokowane. Wiatraki i jakaś mrzonka o atomie plus opowieści o tym, że będzie Oze, które de facto prawica zablokowała w Polsce, tak? Mówimy o wiatrakach no. i mówimy o piwi, yy, czyli, czyli fotowoltaice. Czy będzie jakaś inna wizja z drugiej strony? Zaczy, wie pan, jak, jak pan tak mówi, to ja jestem zakłopotany, bo to oznacza, że nasze wysiłki do tej pory e, okazały się kompletnie bezowocne na, e, i ubolewam. Oczywiście ja nie jestem politykiem, w związku z czym mogę, mogę czasami troszeczkę być może skrytykować media, i, i powiedzieć, no dobrze, to gdzieście Państwo byli, kiedy chociażby był cały kongres platformy poświęcony energetyce, wiem, że był głosem, miałem przyjemność mm -hmm. na nim występować. Gdzie zarówno pan przewodniczący Tusk, pan Borys, poseł Borys Budka, szef klubu, i nie Niektórzy eksperci, w tym ja, wypowiadali się na temat programu energetycznego Platformy. Jest na stronach Instytutu Obywatelskiego są nasze raporty. Pracujemy teraz nad tą, nad tą wspomnianą strategią, i oczywiście to jest duży zespół ekspertów, który współpracuje z Platformą. Z, znacznie ponad, no, nawet można powiedzieć w pewnym sensie ponad podziałami, tak? Bo nie mm. są to osoby, które są ściśle związane z partią jako taką. E, tylko są to eksperci e, zarówno od strony naukowej, jak i z strony biznesu. E, no i skoro te nasze dotychczasowe wysiłki nie zostały dostrzeżone, to trochę słabo. E, bo nawet na tych spotkaniach e, z wyborcami, czy na spotkaniach tych wyjazdowych klubu, e, klubu parlamentarnego koalicji, dużo o programie energetycznym się mówiło. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że faktycznie jeśli chodzi o PiS, to tam e, e, w odniesieniu do energetyki to jest taka sprytna strategia, że w zasadzie ka dla każdego coś miłego. Bo tam jednocześnie mówi się o implementacji dyrektyw unijnych, takich chociażby jak red 2 czy, czy, czyli dyrektywa o odnawialnych źródłach energii, czy dyrektywa rynkowa. Więc mówi się o, o kwestiach typu społeczności energetyczne, klastry, to co jest mhm. podstawą naszego programu, prawda? Czyli e, decentralizacja energetyki. Ale jednocześnie też są, prawda, harcownicy typu Pan Janusz Kowalski, którzy chcieliby otworzyć z powrotem odkrywkę, nowe odkrywki w Polsce. Fedrować dalej węgiel i udawać, że nic się na świecie nie dzieje. Ja myślę, że on tego nie chce zrobić. Ja myślę, że on to jest takim harcownikiem, co po prostu chce wygrać w kolejnych wyborach ten bilet na stałą pensję. Najlepiej, gdyby jeszcze partia, którą popiera wygrała, więc miałby dodatkową pensję jeszcze z innego źródła i to no tak, o to chodzi, a nie o żadne. Odkrywki. No tak, ale przez ten właśnie taki wielogłos, to troszeczkę myślę, no, może nie ci najbardziej świadomi, ale, ale część wyborców jest tu, tu trochę pogubiona, tak I, i nie widzi tych ewidentnych różnic, a te, a te różnice, ewidentne różnice istnieją. I jakby m, najważniejsze tutaj nawet nie jest kwestia technologii, chociaż oczywiście ona jest, ona później wychodzi jako rezultat tego podejścia. Ale dla mnie ten, to podejście jest e, zasadniczo różne na szczeblu takim metapolitycznym, mhm. dlatego że e, PiS stawia na centralizację pa, państwa, Platforma stawia na decentralizację państwa. PiS stawia na państwową energetykę i w ogóle państwową gospodarkę. Platforma mhm. mówi, e, są strategie, Strategiczne kwestie, za które powinny odpowiadać państwo, resztę to musi być aktywność ekonomiczna obywateli. Samorządów, i tak dalej. W związku z tym, jak mówimy o energetyce, no to mówimy o tych słynnych 3D, tak? czyli dekarbonizacji, digitalizacji i decentralizacji. I kwestia tej decentralizacji wydaje mi się tutaj centralna, bo dopiero pochodną tego, że mówimy o decentralizacji, że mówimy właśnie o społecznościach energetycznych, i tak dalej, jest powiedzenie, no tak, jeśli to mają być społeczności energetyczne, no to one najlepiej będą realizować ten, ten swój. E, 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 tą swoją strategię energetyczną, na którą składa się mnóstwo rzeczy, bo to nie jest tylko czysta energetyka, to, to są też takie rzeczy jak chociażby e transport e-mobility, e prawda, czy e ogrzewnictwo, które w końcu jest, jest większym problemem z punktu widzenia e zużycia tych pierwotnych nośników energii w Polsce, e czy energia elektryczna. Najlepiej będziemy adresować ten, te problemy, jeśli postawimy na rozproszone, odnawialne Źródła energii. I to jest, wydaje mi się, no tak, Takie przesłanie, które jednak jest dość wyraźne, i no, ja tak bym się nie zgodził, że, 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 nie, że nie ma. No, może za słabo się staramy. No. Może to się Dlaczego tu jestem? Może, no, to, to chciałem powiedzieć też, i może to się nie przybija, a może też jest tak, że jednak polskie media skupione cały czas na takiej polaryzacji, co powiedział Kaczyński, co powiedział Tusk, mało podchwytują takie tematy jak własny prąd, o którym mówił Donald Tusk na jednym ze spotkań wyborczych. No może tak. też mówił o tym za rzadko. Może powiedział to tylko raz na spotkaniu, to gdzieś tam przez jeden dzień pożyło w mediach, kilka mniejszych serwisów się tym zainteresowało, no ale yy, na pewno fakty tego nie powtarzały później yy, przez tydzień czy przez dwa tygodnie, jak to mogłoby wyglądać, jakby to mogło działać. A z kolei to, co się przybija negatywnego, to wypowiedź o węglu, o której już po prostu nie chcemy słuchać, kolejnych wypowiedzi yy, o węglu yy, ze strony dzisiejszej opozycji yy, demokratycznej. Yy, no ale skoro ma być ta decentralizacja, dekarbonizacja to czemu nie można iść w takie bolt mocne stwierdzenie, idziemy 100% OZE i to jest dla nas najważniejsze, to jest, to jest nasz cel, tylko cały czas musimy gdzieś do tego dorzucić ten atom, to się wszystko ludziom miesza, to ostatecznie wychodzi na to, tak jak tu powiedziałem najpierw, że w zasadzie czym to się różni, ten PiS od PO? Tu chcą atom i OZE dopięte gazem i ci chcą atom i OZE dopięte gazem, no i jedno, no, może trzeba iść w mocniejsze rzeczy jak założył wiosnę, powiedział, e, zamykamy e, kopalnie węglowe, elektrownie węglowe w bardzo szybkim czasie i nagle inne partie powiedziały, no tak, faktycznie. Tylko on powiedział to pierwszy i wygrał tym. E, więc, w pewnym sensie wygrał Tak, tak, no, <laughs> no tak, może nie, nie aż tak super. Mówię, e, mówię tylko o mediach, że wygrał wtedy. Wie pan, moja rola jest trochę inna. Ja nie, nie jestem od przekazywania e, słodkich i szybkich komunikatów. E, ja właśnie jestem bardziej od tego, żeby polityka czasami e, jego głowę ochłodzić i, i pokazać może e, jakieś hasło, które, takie właśnie chwytliwe, które rzuci, no ma swoje konsekwencje, i e, nie do końca zawsze e, to tak wygląda e, w praktyce. Chociażby, jak mówimy o atomie. Tak? To jest bardzo kontrowersyjny e, przykład. Ja prawdopodobnie wśród e, ekspertów współpracujących z Platformą m, m, mam etykietę e, osoby bardzo antyatomowej. A w 2019 roku w wyborach parlamentarnych platforma była przeciwko atomowi, a przynajmniej była neutralna. E, ale, e, ale w ale ja też atomu uważam, nie ale ja też uważam, że nie możemy a priori e, energetyki atomowej odrzucać. Tyle. Że troszeczkę inaczej na nią patrzę, tak? Bo dla mnie to jest narzędzie głębokiej dekarbonizacji, jak każde inne, które dzisiaj jest dostępne i nie, fetyszu nie fetyszuję żadnej technologii, tak? Ale też żadnej nie odrzucam. Jeśli dzisiaj mamy w ręku pewną technologię, o której faktycznie też można się częściowo z tymi zarzutami zgodzić, że ona nie jest bardzo nowoczesna, że ona powstała już bardzo dawno temu. E, że e, ten przemysł atomowy o, obiecuje nam różne rzeczy, na przykład syntezę termojądrową od 50 lat z górą i ciągle jesteśmy na tym etapie, że Czekamy. prawie, prawie już jesteśmy <laughs> u celu, a się e, nic nie wydarzyło. No to nawiązuje chociażby do technologii SMR, tak, e, która Koncept brzmi świetnie. Czyli małe reaktory, w pełni zdekarbonizowana energetyka, możliwość wykorzystania przyłączy i tych miejsc po wypadających blokach węglowych, nie trzeba przebudowywać systemu, wpuścimy zamiast starego bloku węglowego blok jądrowy i ekstra, tak? i mamy zdekarbonizowaną energetykę, ale na razie jeszcze nikt nie udowodnił. Że jak blok 1000 MW zredukujemy do rozmiarów 100 czy 200 MW, to koszty też nas spadną z 1000 do 100. Co więcej, e, okazuje się, że te istniejące bloki jądrowe, no ostatni przykład w Finlandii, e, Okiluoto 3, e, z, mają problemy na rynku energii, ponieważ no, są w, p, na takim tradycyjnym rynku, gdzie energia jest właściwie wyceniana godzina po godzinie, są wypychane przez źródła e, odnawialne, no, z, z siłą rzeczy tańsze. I teraz e, trzeba w, e, pomyśleć, jaki tak naprawdę e, byłby ten market design, prawda? Ten, ten model rynku, w którym taka energetyka jądrowa mogłaby się zrealizować i czy ten, wtedy ten model rynku nie byłby nieracjonalny, tak, z punktu widzenia e, ekonomicznego. Więc tu dalej jest mnóstwo znaków zapytania. Ja myślę, że nie porzucając tego programu, e, ale bardziej e, w kierunku pewnie jednak e, małych e, jednostek, nie powinniśmy myśleć tutaj bardziej twórczo. Właśnie nie Antyatomowo czy proatomowo, bo ja zupełnie odrzucam takiego rodzaju myślenie. Mhm. Tylko jak twórczo taką technologię można wykorzystać, jeśli się dają wykorzystać. Bo jak nie, no to nie. Natomiast e, chociażby ostatnio czytałem doniesienia o tym, że Duńczycy i Indonezja podpisali taki, taką. Y, list intencyjny, tam kilkanaście firm w tym uczestniczy, sektora chemicznego i sektora energetycznego, gdzie SMR-y SMR -y oparte o technologie soli zmiennofazowych miałyby być źródłem ciepła i energii do produkcji nawozów sztucznych. I to jest bardzo ciekawe, jak popatrzeć na to z, z takiego punktu widzenia człowieka, który zajmuje się rynkiem energii. Bo w pewnym sensie można, można by powiedzieć tak, że to jest paradoksalnie niekoniecznie taka dobra wiadomość dla atomu w takim tradycyjnym rozumieniu. Dlatego, że yy, 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 można też czytać tą wiadomość tak, że yy, najwyraźniej Duńczycy dochodzą do wniosku, że yy, tego rodzaju jednostki, jako część zasilania systemu energetycznego, mogą nie, nie być efektywne. Natomiast jako zintegrowane źródło ciepła, i energii elektrycznej do produkcji wodoru, czy bo tu chodzi o produkcję amoniaku, tak? mm -hmm. do, do nowozów sztucznych, e, są ciekawą, e, ciekawą propozycją. Więc nie, nie, myśmy troszeczkę out of the box. Nie, niekoniecznie musimy y, patrzeć na wszystko właśnie poprzez taką no, dość. Y, y, Dokumatyczne? Hasłowo tak, dogmatyczne, hasłowe rozpatrzenie na, na poszczególne technologie. Ja bym raczej próbował od tego uciekać i mówić wszystko, co jest zdekarbonizowane i co nam pozwoli y, budować y, po pierwsze energi energię, energetykę, która da nam tanią energię, tanie ciepło, tanią mobilność, y, jest, y, jest OK. Y, pod warunkiem, że możemy po to sięgnąć, a nie są to jakieś opowieści dziwnej treści, i e, jakieś takie hasła rzucane, prawda, nie wiem, 70 reaktorów na 70-lecie, nie wiem czego, ale, e, ale, <grym> to Orlen. ale władzy zjednoczonej prawicy, tak, albo coś takiego. To, 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 są rzeczy, to są rzeczy absolutnie. Tak, to są rzeczy absolutnie hasłowe i. i Okej, okay, od tego są politycy. Może ma pan rację, może za mało jest takiego krótkiego i jasnego komunikatu politycznego. Bo, bo powiedzmy sobie szczerze, tradycyjnie OZE, czyli jeśli przez OZE, OZE rozumiemy tylko, e, powiedzmy, wodę, e, wiatr, fotowoltaikę, e, ewentualnie co jeszcze, biogaz, tak? E, jeśli to wszystko definiujemy jako OZE, no to 100% OZE nie będzie nigdy. Tak, bo jeszcze musimy mieć e, magazynowanie energii w, jakich, w, jak, w jakiejś formie. Częściowo, oczywiście, to też może być woda, mm -hmm. e, ale to częściowo, a e, w Polsce nie mamy do tego zbyt dobrych warunków, więc musimy dorzucać inne rodzaje magazynowania energii i uzyskiwania tego, co się e, nazywa w branży w tej chwili długoterminową elastycznością systemu. Bo krótko, krótkoterminową, czyli z godziny na godzinę, Jesteśmy w stanie to opanować. Tak? Jeśli wszyscy prosumenci za chwilę będą mieli magazyny energii, no to w zasadzie oni mogą... Wymienimy sieci jeszcze na inteligentne. Tak, oni mogą w zasadzie powiedzieć, ok, to my jesteśmy... Off-grid. My jesteśmy w zasadzie prawie off-grid mm -hmm. e, w tym rozumieniu e, właśnie godzinowym. Ale to nie rozwiąże ich problemu, kiedy naciągnie dulkę flautę słynne, czyli dwa tygodnie, trzy tygodnie, kiedy nie mamy ani wiatru, ani, e, ani słońca. I na to musimy mieć jak, jakiś przepis. Więc... A, a czytał pan książkę Marcina Popkiewicza ostatnio, w której on pokazuje, że da się zrobić model energetyczny polski oparty tylko i wyłącznie o OZE? E, no, czytałem oczywiście. Zresztą ja dobrze znam Marcina mm -hmm. prywatnie i, e, i nawet ostatnio żeśmy wspólnie takie seminarium e, na jednej z uczelni organizowali, Organizowali. Te modele, które on używa, jednak są modelami dość uproszczonymi. My Pracując teraz. No, nad, sami opracowuje. Tak, nad, nad strategią. Y, ja szanuję wszystko, co on robi. Jest, y, nawet żeśmy współpracowali wieki, wieki temu, kiedy Marcin, kiedy ja sprzedawałem gry komputerowe, a on je y, a, a on je pisał, tak? Wow. Tak, tak, to były, to były czasy bezpośrednio po bajtku, bo to kiedyś w tym w tym mm -hmm. piśmie pracowałem. W każdym razie, y, w każdym razie, jakby wracając do. Y, tak, ale, ale ten model, wie pan, bo z jednej strony jest model, a z drugiej strony jest ekonomia, tak? I modelowo da się różne rzeczy zrobić. Tylko jeśli w efekcie tego modelu mamy na przykład inwestora, któ którego źródło będzie pracowało, 200 czy 300 godzin w roku, to my go nie przekonamy, że on, żeby on to źródło zbudował. To, to, jest, to jest największy problem, z którym musimy się zmierzyć. Że pewne rzeczy modelowo być może da się e, zrobić, ale w realnej ekonomii e, jest z tym dużo trudniej. Więc jakby te dwie kwestie się na, na siebie nakładają. E, I ja sobie mogę wyobrazić system, Zresztą to nie tylko pewnie ja, bo to już jest dość powszechne wyobrażenie, w którym chociażby te właśnie okresy bez wiatru i bez słońca są zabezpieczane przez źródła wodorowe, tak oparte o jakieś związki wodoru. Amonię, wodór, wszystko jedno. Tutaj są różne rozwiązania szykowane. Tak, i, i to są już, to są już wdrożenia. Są, są silniki gazowe czy turbiny gazowe, które mogą realizować spalanie z bardzo dużą ilością domieszek wodoru czy amoniaku. Ale na to musimy wymyślać taki rynek energii, żeby hydrolizery, które produkują ten wodór, miały tą, tą energię jak najtaniej. A z drugiej strony, ci, którzy te, to, to OZE, prawda, do tych hydrolizerów budują, dalej mieli jakiś zwrot z zainwestowanego kapitału. Na tym polega cały problem. Ja wiem, ale zastanawiam się, czy to podejście w 100% rynkowe jest dobre. Bo jak mamy dzisiaj elektrownie węglowe, to będziemy do nich dosypywać pieniędzy i do sektora węglowego tyle, ile trzeba. Będziemy tworzyć rynki mocy, będziemy robić wszystko, żeby ten system utrzymać taki, jaki jest. Bo już jest i trzeba go utrzymać. A jak się myśli o przyszłości, to się myśli tylko i wyłącznie, no to musi być rynkowe i to się musi spiąć. No, być może wyzwanie katastrofy klimatycznej jest tak wielkie, że czasem trzeba dorzucić, nie? Oczywiście, czasem trzeba dorzucić. Tylko y, ja mówię o sytuacji, że bo dorzucać, to... to y, y, y. Powinniśmy do technologii, które jeszcze nie są skalowalne. Mhm. W momencie, kiedy technologia jest wyskalowana, czyli coś jest już masowym produktem, no to dobrze by było, żeby firma, która oferuje ten produkt, nie była trwale pod wodą, ponieważ no, to, to nie jest wtedy działalność gospodarcza, tylko coś bardzo dziwnego. Więc ja jestem absolutnie za tym. Zresztą. Byłem i jestem krytykiem rynku mocy w tym, w tym kształcie, w którym on jest w Polsce. Uważam, e, jest to również część naszego programu, to mogę zdradzić, że chcemy ten rynek mocy reformować w takim kierunku, żeby właśnie on nie, e, nie promował tylko wielkich źródła, źródeł opartych o paliwa kopalne, tylko promował źródła, które dadzą systemowi. Z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony elastyczność. Właśnie tę elastyczność, żeby zamiast mieć wielkie bloki gazowe, które są dzisiaj projektowane, których elastyczność jest podobna do elektrowni węglowej, żeby mieć mniej, ale rozlokowanych strategicznie w tych miejscach sieci, gdzie to jest potrzebne, jednostek szczytowych. Po to, żeby za zabezpieczać właśnie kwestię tej yy, długofalowej czy też długoterminowej elastyczności. Przy czym długi termin to, to nie są lata, tylko to są dni albo tygodnie, tak w tym wypadku. To w najgorszym razie tygodnie. Czyli rozumiem, że Pan Platformy, być może szerzej Koalicji Obywatelskiej to będzie OZE, Atom gdzieś. A dopinać system będzie gaz. No jeszcze biogaz roku, tak, oczywiście. Tak, absolutnie, absolutnie. To znaczy, my uważamy, że przyszłość to, jest, to są odnawialne źródła energii, to jest e, e, energetyka zdecentralizowana. E, energetyka oczywiście w bardzo w dużej mierze zarządzana przez, e, przez otoczenie cyfrowe, sztuczną inteligencję i tak dalej, żebyśmy mogli e, te, tym systemem zarządzać bezpiecznie. I te źródła właśnie klasyczne czy konwencjonalne, które dzisiaj są niezbędne, żeby, żeby to oze było po prostu rozwiązaniem bezpiecznym. Natomiast w momencie, kiedy będziemy mówili o bardzo już głębokiej dekarbonizacji, no to wszystko, co, co dzisiaj już istnieje i zaczyna się e, już skalować, chociażby, tak jak mówię, e, wykorzystanie wodoru, będzie do naszej dyspozycji, a jeśli na przykład przemysł, w ślad za tym, co mówiłem o przykładzie przemysłu, e, przemysłu nawozów sztucznych, będzie uważał, że dla niego zabezpieczeniem jeśli przemysł, ale także miasta, także metropolie zabezpieczeniem głównie po stronie ciepła, nawet niż energii elektrycznej, ale ciepła i energii elektrycznej miałyby być na przykład jednostki typu SMR, to nie nie, ma, nie sądzę, żeby, żeby był, był z tym problem, tak? nie, nie podchodzimy doktrynalnie do tego. Tak się na tym zastanawiam, no bo mamy to duże opóźnienie w transformacji energetycznej, a pan śledzi wszystkie informacje i nowinki. Głównie to, co ludzi interesuje, to, to, to jest fotowoltaika, pompy ciepła, sieci przesyłowe nas praktycznie w ogóle nie interesują jako konsumentów. Mam wrażenie, znaczy nikt nie czyta artykułów na ten temat w serwisach branżowych. A czy jest jakaś premia za to, że późno startujemy z tą transformacją tak naprawdę, tak na poważnie? Poza tym, że wspomogliśmy milion dwieście tysięcy Polaków w zamontowaniu, polskich rodzin w zamontowaniu paneli fotowoltaicznych, to że mamy teraz dopłaty do pomp ciepła, do, do, do baterii, to że mamy już trochę wiatraków, no bo kiedyś powstały, były tam jeszcze jakieś pozwolenia, które udało się wykorzystać. Poza tym, że Orlen buduje jeszcze na, na, na Bałtyku wiatraki, no to jednak zapóźnienie jest duże. Jest premia z powodu tego, że zaczynamy późno, no bo to szczególnie no to... Platforma bardzo często, czy, czy ludzie związani z Platformą bardzo często powtarzali, że okej, okay, późno zaczynaliśmy transformację sektora finansowego, ale dostaliśmy premię, bo późno zaczęliśmy i jesteśmy do przodu, tak, jeżeli chodzi o e, e, całą pan, strefę tak informatyczną. Tak i nie, tak, no bo to tak ja, nie działa, ja, bym, ja bym bardzo chciał mieć te 110 już na dzisiaj, 110 miliardów złotych, które e, wpłynęły do Polski jako przychody z tytułu, z tytułu ETS. Tak? I gdybyśmy te pieniądze dzisiaj mieli na transformację, to w ogóle inaczej byśmy rozmawiali o tym o tempie tej, tej, tej transformacji. Tych pieniędzy już nie ma, one się rozeszły. No, częściowo jakby po to, żeby stwarzać iluzję, że dalej nasza energia elektryczna w Polsce nie jest, nie jest droga. Ja ciągle mówię o iluzji, no bo mm -hmm. jeśli płacimy stosunkowo niski rachunek ale drugie tyle, czy trzy razy tyle płacimy we własnym podatku, no to, prawdę że jest to, jest to czysta iluzja, tak? E kilkadziesiąt miliardów złotych wydane w zeszłym roku na te dopłaty, na te tarcze, tak naprawdę to były pieniądze spalone w piecach. No w tym roku też. Mo może do w tym roku też. Może do pewnego stopnia było to niezbędne, mm. ale... E no to był szok. To byłby szok dla gospodarstw domowych, dla był, małego biznesu. O, oczywiście byłby szok, ale efekt... Niech pan zobaczy, jaki jest efekt tego, to jest czasem ludzie tego nie zauważają, ale efekt na ekonomię tych krajów, które nie poszły w kierunku jednak bardzo takiego dużego wsparcia, był taki, że inwestycje, że te pieniądze poszły głównie na inwestycje, nie zostały spalone. I w, w efekcie dzisiaj, jak spojrzymy na hurtowy rynek energii, to na rynku tym krótkoterminowym Polska, no, chyba w zeszłym tygodniu, wskoczyła na pozycję lidera, jeśli chodzi o najwyższą cenę energii w Europie. To niechlubny lider. No, prawda jest taka. Nawet w jakimś tam twecie wczorajszym, to napisałem ten tweet dość się dobrze rozchodzi, że mamy szansę tutaj być jakiś gas Świątek i długo na tym pierwszym miejscu klasyfikacji klasyfikacji tkwić, no bo właśnie tempo tych zmian było niewystarczające. Jeśli no, chociażby Niemcy, prawda, pierwszy kwartał tego roku, już w połowie zapotrzebowanie na energię elektryczną ukryły e, z odnawialnych źródeł, a wiadomo, że pierwszy kwartał nie jest najlepszy, mm -hmm. no bo chociażby nie ma fotowoltaiki, no to trzeba patrzeć, to trzeba z niepokojem patrzeć, że w tym wyścigu wszyscy nas, e, wszyscy nas wyprzedzają, a my ciągle myślimy tylko jak tu bronić i konserwować e, układ, który e, tak naprawdę nic nam przyszłościowo nie daje, bo, bo tu ciągle musimy patrzeć na to, ok, próbować tych najbardziej wrażliwych chronić za wszelką cenę, ale patrzeć długoterminowo. I, I takich I, wyzwań i, będzie i, masa. I o klimat, i o konkurencyjność tak naprawdę. Bo jeśli pomyślimy o tym, że polski biznes będzie cały czas produkował swoje rzeczy na bazie miksu energetycznego, który w 70% ma węgiel, to ślad węglowy naszych produktów będzie z automatu dużo, dużo wyższy niż każdego innego kraju w Unii. No właśnie, to jest, to jest dosyć ciekawe. Ja bardzo często jestem odbierany z tego, co, co mówię, czy piszę, chociażby nie wiem, w raportach, czy na Twitterze, że jestem takim bardziej aktywistą klimatycznym. Tymczasem tak nie jest, tak? Znaczy, Nie jest miło, tak, mm -hmm. że, że, że w ten sposób się o mnie mówi, ale, ale ja wywodzę się z rynków energii tak? I, i ja patrzę od strony czysto ekonomicznej i, i mówię: słuchajcie, OZE jest dzisiaj najtańszym sposobem wytwarzania energii elektrycznej. Oczywiście to, że musimy chronić klimat, jest poza dyskusją. I może właśnie, tak jak Pan mówi, to jest powód, dla, żeby w, w niektórych momentach, czy, czy, czy przy rozwoju technologii, e, iść nie tylko drogą rynkową, ale wspierać poszczególne działania. Chociażby na przykład dzisiaj kwestia, która, nad którą bardzo mocno dyskutujemy i pewnie ona się gdzieś tam znajdzie, e, jeśli chodzi o nasze propozycje, to jest wsparcie takie systemowe dla posiadaczy pomp ciepła, mm -hmm. żeby te taryfy dla, dla y, posiadaczy pomp ciepła oferowały pewną, no, y, większą stabilność y, myślenia o tym, jak, kiedy taka inwestycja jest w stanie się właścicielowi domu y, zwrócić. A, no, oczywiście wszystko, co jest związane z termomodernizacją, bo my nie jesteśmy... Polska nie jest jeszcze w tak złej sytuacji, jak parę innych krajów e, europejskich. Tak? E, polski dom jest znacznie lepiej e, 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 średnio, prawda? E, Zaisolowany niż chociażby brytyjski. Ale dalej e, wyznacznikiem chociażby budowy sieci ciepłowniczych w Polsce są te wampiry energetyczne, z, które zużywają po 200 kWh na metr kwadratowy. I to jest olbrzymie wyzwanie. Bo być może... Być może na przykład części z tych domów w ogóle nie warto termomodernizować, są to za duże koszty. Czy po wyborach tegorocznych, tak powoli kończąc rozmowę, ale wracając do polityki, czy po wyborach tegorocznych w przyszłym roku czeka nas stąpnięcie, jeżeli chodzi o takie efektywne ceny energii, które płacimy? No bo cały czas działają tarcze? No to jest, to jest trudne pytanie, tak, bo my wszyscy jako obywatele niestety. Lubimy być łudzeni, tak? I lubimy sytuację, w której ten rachunek nasz jest niski, mm -hmm. nawet jeśli wiemy gdzieś tam intuicyjnie, w tyle głowy, Że, że sami za to płacimy. Że sami za to płacimy, <laughs> że on jest niski. Więc na pewno naszą krótkoterminową krótkoterminowa strategia to będzie, to będzie dalsza ochrona klienta przed jakimiś dramatycznymi zwyżkami cen energii. Ale, ale, mówiąc to, jednocześnie chcielibyśmy jak najszybciej, żeby ten klient miał świadomość tego, coraz większą świad świadomość tego, co robi że właśnie wartość tej energii w czasie się zmienia. Więc warto chociażby do panelu dołożyć czy magazyn ciepła, czy magazyn energii, czy chociażby pogadać z monterem tej pompy ciepła czy piecyka, jak się optymalizować. Żeby zużywać chociażby energię na grzanie wtedy, kiedy panel działa, a nie wtedy, kiedy nie działa. I no, to są proste rzeczy, ale, ale próbować jak najwięcej tej świadomości energetycznej i, i budować, i to właśnie decentralizacja i przeniesienie te, tego ciężaru na szczebel powiatów, na szczebel gmin, tam. Kształcenie ludzi, którzy zajmą się tą szeroko pojętą energety energetyczną transformacją, to jest rozwiązanie, które, które byśmy, które byśmy proferowali. No i wzrost konkurencji oczywiście w sektorze, bo, bo monopole są naszą, są naszą zmorą. W jakimś tekście, w którym też pan był podpisany, pojawił się pomysł 500 plus energetycznego, żeby dawać 500 kWh energii, kilowatogodzin energii dla każdej rodziny zagrożonej energetycznym ubóstwem. Nie mylę się, to pan był tam podpisany, tak? No, gdzieś pewnie w zespole, tak. W zespole <laughs> tak. Tak mi się wydaje, że to było w jakiejś ale analizie. Nie odrzucamy takiego pomysłu. To no znaczy... Nie, ale taki, ale taki program socjalny to, to szczerze to ja rozumiem. Jakby ubóstwo energetyczne, kto o tym mówi? To nie jest sexy temat tak, na wybory, ale to jest prawdziwe zagrożenie dla, 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 dla jakiejś części rodzin. I to jest rozwiązanie tego problemu. Tak, tak. Wie pan, ale jest mnóstwo rzeczy, które... Bo zamiast rzucać pieniądze z tak zwanego przysłowiowego helikoptera i wszystkim obniżać rachunki, no, dla części osób, okej, okay, no każdy się cieszy, jak płaci niższe rachunki, no ale ostatecznie nie jest mu ta pomoc potrzebna, tak? To tak samo jak z kryteriami dochodowymi dla, dla przyszłego 800+, plus. no, nie, 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 nie każdy to 800+, nie dla każdego 800+, plus ma taką samą wartość, tak? Tak. E, tak. I, 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 I z tymi kilowatami też ma to dla mnie sens, no... Ale to, to powinna być pomoc, która jest adresowana i która jest yy, o, o jej wysokości i właśnie kto jest adresatem tej pomocy, oprócz pewnych yy, ogólnych reguł, które oczywiście trzeba przyjąć na szczeblu centralnym, muszą decydować samorządy. Mhm. Dlatego, że to samorządy muszą prowadzić tą politykę. Bo dzisiaj na przykład Pan mówi o rzeczach, które są... Yy, które są y, seksy do mówienia przed wyborami, i te, które nie są. <laughs> tak? Chociażby. Ja, ja w obszarze sobie z tego obszarze, sprawę, no. W obszarze termomodernizacji, w obszarze no. budynków, Tak. efektywności e, energetycznej. Czy efektywności energetycznej jest tego masa. tak? My dzisiaj, jako z tą demografią w Polsce, powinniśmy więcej mówić chociażby nie o mieszkaniach dla młodych, mm -hmm. o mieszkaniach dla starych. O całej polityce senioralnej. To, tak. Jeśli, mm -hmm. jeśli ta polityka senioralna miała, byłaby dobrze rozgrywana to mieszkań dla młodych wtedy nie zabraknie. Bo to, to jest coś, to jest coś, co jedno drugiego jest pochodną i to się bardzo, wbrew pozorom z energetyką wiąże. Więc e, dlatego trzeba być, no, czasami, e, czasami mówić rzeczy niepopularne, niestety. I to właśnie na, należy do takich, e, do takich ludzi, jak, e, jak jak ja, jak my, tak? Jak, jak, ci, jak ci, którzy doradzają politykom. A politycy muszą mieć Krótki komunikat, który z tego wyciągnął, no i, i wiarę, że ci, którzy za, nią, za nimi stoją, no, wiedzą, co mówią. O to, o to chodzi. Tak mi się wszystko skojarzyło w trakcie rozmowy a propos tego systemu ETS i pieniędzy wyciągniętych z tego systemu. No mamy w Polsce taką niechlubną tradycję, bo z Funduszu Rezerwy Demograficznej, który też miał być na cięższe czasy, też politycy różnych partii po drodze wyciągali miliardy, jak była, jak była potrzeba. To samo z Funduszu Pracy, z którego wyciągano pieniądze, jak była potrzeba. No i to jest niestety tak, taka nasza no, wie, wie, polska wie, świecka tradycja. Wie pan, słynny Premier e, chcielibyśmy. E, ile już e, to chyba minęły dobre dwa lata? Odkąd zapowiedział nam Fundusz Modernizacji Energetyki, że te pieniądze będą adresowane, tak, że one będą miały określone mm, miejsce. W znaczone które, pieniądze. Tak, zwane. że te pieniądze mm. będą znaczone. No, nic takiego się nie wydarzyło. Yy, i, no I cóż, i dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której jest masa polityków, którzy zaczynają mówić, w ogóle po co nam potrzebny ten ETS? Powinniśmy wyjść z ETS-u, bo y, stworzy stworzyła się dziura, tak? Czyli więcej polskie przedsiębiorstwa muszą kupować uprawnień niż polski rząd utrzymuje tych uprawnień do sprzedaży. I ja zauważam, że taka dziura no. jest i ona będzie rosła, tylko to, czyja to jest wina, tak? Hansa Timmermansa, pani Jurowej, czy, 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 czy yy, władzy aktualnej politycznej, tak? To trzeba jakby od, yy, odpowiedzieć sobie na to pytanie, że sami jesteśmy, jesteśmy winni. No to jest słynna, słynna bajka o yy, koniku polnej mrówce, prawda? Czyli, czyli z jednej strony ten, który gromadzi zapasy, mm. przygotowuje się na, yy, na ten scenariusz, który, mm -hmm. o którym wie bardzo popularne jest mówienie, że myśmy nie wstępowali do tej Unii, która jest dzisiaj. Nic bardziej błędnego. W 2005 roku Unia miała już bardzo dobrze zdefiniowaną politykę klimatyczną. Tworzony był system ETS. Mój. Już żyjący niestety wybity znajomy i przyjaciel pan profesor Żmijewski w 2010 roku już mówił bardzo wyraźnie o tym, o perspektywie, że trzecia dekada lat XXI wieku to będą ceny ETS-u w okolicach 100 euro. Nie pomylił się. Nie pomylił się. E, tak, no, tak właśnie, nie wiem, czy w 2004 roku, wiedząc co się wydarzy, za ileś lat Unia by chciała Polskę przyjąć. E, no, ale, e, e, ale, ale kończąc, e, nie wiem, może czymś optymistycznym, e, chociaż ta rozmowa no, też by, by była optymistyczna e, e, dla mnie, e, to mam takie pytania a propos całej opozycji: czy może te kwestie energetyczne, transformacji to jest coś, co może łączyć, nawet jak nie będzie jednej listy, że to będzie taki temat, w którym da się zbudować y, jakiejś, jakąś szerszą zgodę, no bo nie oszukujmy się, no system energetyczny to jest zmiana na dekady, tak? To, to są decyzje, to. które trzeba podjąć, się ich trzymać i to budować, rzeczywiście się poprawiać, no ale przede wszystkim trzymać, tak? No jak będziemy zmieniać y, naszą energetykę co cztery lata, no to żadnej systemowej zmiany do końca nigdy nie przeprowadzimy. Może to jest temat, który połączy y, y, polską demokratyczną opozycję w tych wyborach. No ja bardzo w to wierzę. Chociażby dlatego, że... Y jak pan się pewnie domyśla, znakomicie znam osoby, które doradzają pozostałym partią <grym demokratycznej <grym opozycji. No bo w końcu. To jest takie dosyć zamknięte grono tak, tych ekspertów i my się nie różnimy w poglądach, tak? mamy je bardzo, bardzo zbliżone. Oczywiście są jakieś tam niuanse, tak? na przykład partia razem bardzo dużo i barwnie opowiada o atomie. No, ja nie jestem aż takim optymistą, prawda, jak oni, jeśli chodzi o perspektywę mm -hmm. szybkiego, szybkiej budowy elektrowni atomowych w Polsce i też jestem raczej, jak już tu powiedziałem, Bardziej w kierunku decentralizacji niż w kierunku kolejnej centralizacji wokół wielkich jednostek wytwórczych. Mm -hmm. Szczególnie, że po prostu nie wierzę, że ludzie to wybiorą. Tak? A, a, a jak ludzie sobie zainstalują, e, w dużej mierze staną się niezależnie energetycznie, to komu będzie ta wielka elektrownia sprzedawać prąd? Tak, tak. Już tak mówiąc A bardzo, trzeba się będzie na nią zrzucać. Tak, już tak mhm. mówiąc bardzo publicystycznie. Ale ogólnie tak, uważam, że to jest, to mógłby być element takiego, takiego wspólnego, wspólnego umawiania się no, ale tutaj hasło powinno paść od wyborców, od polityków raczej. No wyborców też, bo wyborcy też powinni tego oczekiwać, od, no. oczekiwać od, od partii. Mnie się w ogóle trochę marzy taka polityka. Ja to zawsze nazywam dr. Fauci e, Politics, mhm. czyli, że, e, eks, że polityk, mówiąc na przykład o, niekoniecznie o energetyce, też o ochronie zdrowia, o mieszkalnictwie i tak dalej, wiadomo, że on ma pewien taki bardzo e, ogólny komunikat, mhm. Mhm. ale jeśli idzie na spotkanie, gdzie wiadomo, że o tym będzie mowa, żeby był przy nim taki doktor Fauci, który czasem powie rzecz może nie aż tak bardzo popularną, ale mm -hmm. powie to na własny użytek i na własne ryzyko. Tak. Bo to też tworzy takie wrażenie, że politycy wiedzą, co mówią, ponieważ no, odwołują się do kogoś, kto ma jakiś tam autorytet w danej dziedzinie. I to wydaje mi się jest coś, czego w polskiej polityce bardzo brakuje. No ale właśnie bo to tak bardzo nie przyciąga nie przyciąga tych dyskusji medialnych tak polityka klimatyczna w takim kraju jak Francja czy Wielka Brytania to jest temat wielogodzinnych dyskusji w największych, w największych telewizjach czy mediach czy w internecie w Polsce niestety no, lepiej się przebijać, co kto powiedział i mm -hmm. dlaczego, i czy kogoś obraził, czy nie obraził. I taką tanią publicystyką pod tytułem, że wszyscy nas muszą przepraszać za coś, co zrobili lata temu. Zamiast się zastanowić właśnie, co powinniśmy zrobić na przyszłość, tak? Żeby przyszłość tych, 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 tych pokoleń, które po nas przy, przychodzą, były, było, była zabezpieczona i, i, I ma pan absolutną rację, że to jest, że energetyka to jest jedna z tych dziedzin, gdzie my musimy mówić o perspektywie wielo, wielo wieloletniej. E, nie mamy też mediów publicznych w Polsce aktualnie. No to kto ma wyznaczać standardy, jeżeli chodzi o debatę i, i, i dyskusję w mediach, jeżeli nie media publiczne, jak i w Polsce zaoraliśmy, że nie my, ale zostały zaorane zaorano przez partię rządzącą, no to niestety taki mamy poziom, jaki mamy. No. No. Tak, chociaż trochę mi tego brakuje, również jeśli chodzi o media, również jeśli chodzi o media komercyjne, ale ja tu widzę problem, bo on no, polega na tym, że trzeba po prostu sięgnąć dosyć głęboko pod pokrywkę. I oczywiście jest mnóstwo dziennikarzy, z którymi uwielbiam rozmawiać, bo czasami oni nie zaginają jakąś nie wiedzą fachową. Wcale, tak, wcale nie tak rzadko. Mm, ale, ale mówię, te rzeczy rzadko trafiają na czołówki. No, naturalną, może naturalną kolejną rzecz, a może właśnie nie. I to jest coś, co, mm. co pan powiedział na samym początku i to może być jakąś tam puentą, że, że te wybory. Właśnie powinny być w, 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 również wyborami dotyczącymi rzeczy zasadniczych. I taką rzeczą zasadniczą oczywiście jest miejsce m, m, Polski w Unii, jest praworządność, jest demokracja, są wolne media, ale również jest kwestia naszej przyszłości e, w kontekście klimatu, e, naszej przyszłości w kontekście konkurencyjności naszej gospodarki. 4 czerwca widzimy się na marszu w każdym razie. To na pewno. To na pewno. Zapraszam. Grzyni Chimowski, koordynator zespołu ekspertów energetycznych Instytutu Obywatelskiego, wykładowca Uczelni Łazarskiego, Kolegium Civitas, a wcześniej współtwórca i wieloletni prezes towarowej giełdy Energii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Zielony Podcast teraz także do oglądania na YouTubie i na Spotify. To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac